Dzień dobry, cześć, witam serdecznie wszystkich na kolejnym materiale. Przedmiotem dzisiejszego filmu będzie opatrunek osobisty izraelski, znany też pod nazwą FCP2. Wy się nie starajcie tej nazwy zapamiętać, ja też ją czytam, nie chciało mi się zapamiętać, ponieważ to rewolucyjne rozwiązanie w postaci opatrunków indywidualnych pod powszechną nazwą na całym świecie funkcjonuje jako bandaż izraelski. W ten sposób to wygląda. I jak wspomniałem, jest to rewolucja w temacie opatrunków indywidualnych. Rewolucja dlatego, że próg wejścia do tej rewolucji nie jest wysoki, ponieważ przez 100 lat żadna rewolucja w wypadku opatrunków indywidualnych się nie odbyła, aż do wynalezienia tego bandaża izraelskiego. Więc jeżeli będziecie chcieli sobie to później nabyć albo poszukać jakichś więcej informacji, to niekoniecznie pod nazwą FCP2. Dobrze to czytam? Jeszcze raz sobie przypomnę, bo nie zamierzam tego zapamiętać dobrze. W internecie wpisuje się sobie bandaż izraelski i w aptekach internetowych czy w innych jakichś sklepach właśnie wyskakuje Wam ta ciekawa rzecz. Więc dlaczego rozwiązanie jest rewolucyjne i dlaczego jest izraelskie? O tym w dalszej części materiału, a my zaczniemy najlepiej od początku. Nie każdy musi się interesować tym, co posiada w apteczce, no chociaż dobrze by było, gdyby jednak to wiedział od strony praktycznej, ponieważ w chwili, gdy będzie potrzeba tego użycia, nie można do osoby krwawiącej powiedzieć: możesz przestać wyroczyć krwią, bo trochę mnie to rozprasza, a ja tu muszę coś przeczytać, jak ci pomóc. Więc lepiej wiedzieć, myślę, że mogłoby być wymagane od czasu do czasu zajrzenie do tej apteczki. Na pewno nie jest wymagane, żebyście znali historię, jak powstały rzeczy, które w tej apteczce się wzięły, a to też jest bardzo ciekawa historia. Pierwsza apteczka, kiedy została wynaleziona, ale nie będę tutaj odchodził od tematu, być może kiedyś się tym tematem jeszcze zajmę. Zdradzę tylko tyle, że Johnson & Johnson pod koniec XIX wieku dla pracowników kolei wynalazł pierwsze takie apteczki, w których produkty były sterylnie pakowane, jako pierwsza specjalnie zwyczajna jako pomoc przedszpitalna. Ale my wracamy do naszego opatrunku indywidualnego. Więc opatrunek indywidualny, czym jest? Zacznijmy od samego początku, ponieważ jak wspomniałem, nie każdy musi się interesować tym, co w apteczce jest. Więc opatrunek i dlaczego będę uważał, że opatrunek indywidualny, tu mam małą korekcję, dlaczego opatrunek indywidualny warto ze sobą mieć jako swoje EDC. On nie musi być taki pokaźny duży, są też oczywiście dużo mniejsze, które się mieszczą w każdą kieszeń, czy nawet do naszego organizera EDC. No to zaczynamy. Czym jest opatrunek indywidualny? Przez co? Pojęcie opatrunek indywidualny rozumiemy produkt medyczny, wykonany pierwotnie dla wojska w celu tamowania krwawienia średniego i o średniej obfitości, o dużej obfitości. Jako że były to warunki polowe, żołnierskie, wojenne, no to wiadomo, że chodziło tu przede wszystkim, co tu dużo nie mówić, o rany postrzałowe. I dlatego też jego taka ciekawa konstrukcja, jeżeli idzie o budowę, szczególnie dla nas, dla cywili, jak sobie to odwiniemy i zobaczymy. Więc czym jest taki opatrunek indywidualny? No najprościej mówiąc, jest małym zestawikiem ze sobą już skonsolidowanym materiałów opatrzeniowych i bandaża, który będzie to stabilizował i utrzymywał, więc nie przedłużając możemy sobie zobaczyć. Zatem przez całą swoją historię składał się i składa się do tej pory, konstrukcja jest niezmienna, dlatego o rewolucję nie trudno. Składa się z bandaża, do którego na stałe jest przymocowany kompres, tampon wysokochłonny, sztuk 1 na stałe oraz, co ciekawe, i tutaj wychodzi jego militarny rodowód. Teraz zobaczcie, co mi się dzieje. Taki zwykły z apteczki bandaż, on się dalej rozwija. To a propos dalej tego bandaża izraelskiego, jak jest to fajnie wymyślone. Drugi chłonny kompres znajduje się, jest przesuwany na taśmie bandaża. I można go regulować. I właśnie dlaczego on jest przesuwany? No tutaj, jak już wspomniałem, kłania się rodowód. Więc powód, dla którego ten drugi tampon, ten drugi kompres jest przesuwany na tej taśmie, no wynika bezpośrednio z militarnego zastosowania ran postrzałowych, czyli mamy ranę wlotową od kuli. Tutaj przystawiamy ten tampon, który jest nieruchomy. I mamy, jeżeli żołnierz miał szczęście, to ma też ranę wylotową, nie będzie mu tam później operacyjnie trzeba grzebać i tej kuli wyjmować, więc ma otwór wylotowy. Tym kompresem ruchomym szukamy właśnie rany wylotowej, z jednej i z drugiej strony jest wtedy opatrzony. Bandaż to owija i stabilizuje. Dlatego właśnie uważam, że jest to niekoniecznie dla ran postrzałowych i w takiej większej postaci, ale że to jest bardzo fajny pomysł na EDC. No mamy tutaj naprawdę taką mini apteczkę, która służy do tamowania
krwotoków. Jest to, jak pokazałem, zestaw, że nie trzeba mieć oddzielnie gazy, oddzielnie bandaża. Otwieramy to, to jest sterylnie zapakowane i szybko temat owijamy, że tak powiem. I rana jest zabezpieczona i ustabilizowana. Co ciekawe, rozwiązanie tak weszło w życie przez ostatnie 100 lat, że większość kurtek czy bluz wojskowych ma taką małą, możecie, jeżeli zobaczy, macie jakieś takie kurtki wojskowe, to zobaczcie sobie, że ona ma taką małą gdzieś kieszonkę zazwyczaj, w którą no, nic nie chce wejść, ani smartfon, ani paczka, ani baton, ani nic, bo jest jakaś taka dziwna, niewymiarowa. Ona jest zaprojektowana specjalnie w tych kurtkach wielu krajów tylko po to, żeby taki opatrunek indywidualny móc nieść, specjalnie dla tego opatrunku indywidualnego. Co ciekawe, w takiej postaci, jakiej pokazałem, ten opatrunek indywidualny jest produkowany przeszło od 100 lat w formie praktycznie bezzmiennej. I tak mam tutaj ze sobą kolekcję takich opatrunków, mam nadzieję, że w miarę szeroko reprezentujących historię. Szczególnie z jednego mi się podoba, też dostałem od kolegi Jarka, za co bardzo dziękuję. W ogóle cały pomysł na odcinek to był za to, że dostałem właśnie ten opatrunek jeden historyczny i ten bandaż właśnie izraelski jako prezent, ja o nim nie miałem pojęcia. No i jak zobaczyłem co mam, to sobie poczytałem historię i się okazuje, wow, pomysł na YouTube'a. Opatrunek indywidualny, który przed chwilą demonstrowałem, zwykły, cywilny, to jest wyjęty z apteczki. Taki zwykły, o tutaj troszkę światło się nie chcę polepszyć. Taki zwykły z apteczki samochodowej. Opatrunek indywidualny, taki jak pokazywałem, wojskowy, on jest z kolei wyjęty z wojska. Taki sam jak pokazywałem, po prostu jest w wodoodpornym opakowaniu i ma zielony kolor, żeby się nie rzucało w oczy. I on właśnie trafia do takiej specjalnej gdzieś kieszonki, gdzie bluza albo kurtka wojskowa ma. Opatrunek historyczny, to jest mój kolekcjonerski egzemplarz właśnie tego, który dostałem w prezencie. Dzięki temu mam kolekcję opatrunków indywidualnych, historyczną. W materiałowym opakowaniu, w środku jest podprasowany folią, on też jest wodoodporny. On ma przeszło 50 lat z tego, co udało mi się ustalić po jego tam numerach i historii, co w internecie sobie czytałem. I zobaczcie, bo dostałem całe szczęście takie dwa, bo ja specjalnie bym tego historycznego opatrunku indywidualnego PRL-owskiego, ja bym go nie otwierał, tylko żeby na YouTubie pokazać. Całe szczęście dostałem dwa, więc drugi mam otworzony. I zobaczcie, że tutaj przez, nawet na naszym podwórku przez kilkadziesiąt lat niedużo się w tym temacie zmieniło. To nawet nie jest folia, to jest jakiś materiał, poliuretan, coś takiego podszyte mniej więcej, zresztą to chyba będzie widać takie woskowane coś. O, to tak wygląda właśnie w środku. I ten przeszło 50-letni materiał z pomysłu to jest dokładnie to samo, co wyjąłem ze swojej nowej apteczki. Jeden bandaż nieruchomy, drugi nam się przesuwa po taśmie. I co ciekawe, tutaj też trafiamy w tym temacie na nasz polski ślad. Bardzo, bardzo ciekawy. Jak się przygotowałem do materiału, to się też zobaczyłem sobie na temat produkcji producentów tych materiałów opatrunkowych. Więc cała ta kolekcja, którą tutaj mam od tych lat historycznych, słusznie minionej epoki PRL-u, po wszystkie te, które tutaj pokazałem, są robione przez jedne zakłady polskie, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo z pewnością dochodzącą do zakładu Obrowara, że jak sobie zajrzycie do swojej apteczki, co macie, kto jest producentem waszego opatrunku indywidualnego, okaże się, że producentem jest TZMO, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Bardzo fajna, ciekawa historia. Nasze polskie zakłady powstały w latach 50., nie chcę zaryzykować, ale chyba w 1951 roku. I wyobraźcie sobie, że one raz, że są do dzisiaj i dwa, że one jakimś cudem nie zostały sprzedane w obcy kapitał. Więc z tego co sprawdzałem, jeżeli jest inaczej, to mnie poprawcie, ale przygotowywałem się i sprawdziłem sobie, że zakłady mają się świetnie. Mają nawet nowy budynek w Toruniu, ładnie wyglądający na XXI wiek, ładny szklany. I co ciekawe, działają na tyle prężnie, że eksportują swoje wyroby również do 80 krajów. Plus mają inne marki, o których byście mogli nie pomyśleć, przykładowo jak firma marka Bella, sprzedająca zdaje się chyba tampony i podpaski, również należy do tych toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych. Więc taki polski ślad, fajne polskie przedsiębiorstwo cały czas działa. Przechodzimy dalej. Więc tezę, którą chciałem pokazać i udowodnić, to taka rzecz, że zmieniały się opakowania, zmieniały się tylko opakowania.
Środek zawsze pozostawał taki sam od blisko 100 lat. Nie było żadnej rewolucji, dlatego jakakolwiek zmiana na tym polu może rewolucją być nazywana. W ten sposób przechodzimy do naszego do bohatera dzisiejszego materiału, do bandaża izraelskiego. Statystycznie rzecz biorąc, duża śmiertelność na polu walki wynika nie tyle z odniesionych ran, co przez wykrwawienia. Często było trzeba używać kilku tych opatrunków na jedno tamowanie krwawienia, gdy nie udało się go powstrzymać, następowało wykrwawienie. W związku z tym podobno 1 na 4 przypadki postrzałów kończył się śmiercią od właśnie utraty krwi, a niekoniecznie odniesionych obrażeń. Więc jak wspomniałem, było trzeba kombinować albo kilka tych opatrunków założyć, albo kombinować inaczej. I w ten sposób przenosimy się do roku 1984 i właśnie do Izraela. Jest coś takiego jak Izraelczyk? Nie powiem Żyd. Głupio brzmi. Googluję zaraz. Bernard Bar-Raba. Kurde, to jak z Dune. Bernard Bar-Natan. Bernard Bar-Natan, wynalazca izraelskiego bandaża, szkolił się w 1984 roku na medyka. Zauważył on, że opatrunki indywidualne, które były wydawane żołnierzom w Izraelu, miały daty produkcji serii dochodzące do lat 40. Nawet jeden znalazł podobno z roku 38. Nawet te opatrunki, które były nowszej produkcji, to też zauważył, że one generalnie są i tak tylko kopią tych, które są z lat 40. Tam nie było, pomimo tylu doświadczeń z pola walk bitew, nie było w tych opatrunkach indywidualnych żadnych udoskonaleń, a on zauważył, że takie udoskonalenie jest potrzebne. Jak wspomniałem, chodziło o powstrzymanie krwotoku i zauważył też, że w czasie tego szkolenia doradzane było tak z urzędu żołnierzom, że biorą to na patrunek indywidualny w razie potrzeby, szukają kamienia, kamieniem robią sobie docisk i wtedy to wszystko owijają. No, wpadł na pomysł, można powiedzieć, że genialny w swojej prostacie, że no, trzeba by odejść od filozofii szukaj kamienia i zrobić opatrunek po prostu indywidualny, który ten docisk będzie miał budowany, zintegrowany w sobie, prawda? Niby logiczne, ale było trzeba poczekać, żeby przeszło 60 lat, żeby ktoś postanowił coś z tym zrobić i trochę tą sprawę udoskonalić. Co ciekawe, zajął się tym, dał sobie parę lat i się tym zajął. W 1990 roku dostał dofinansowanie rządu i zwrócił w ogóle uwagę rząd Izraela na swój pomysł. I opracował nowy opatrunek indywidualny. Po 3 latach wdrażania do produkcji zakłada firmę First Care. To jest ta firma, która jest producentem tego bandaża. Tylko co ciekawe, jak zobaczycie, kto jest właścicielem First Care, to jest właścicielem firmy amerykańska, ponieważ Bernard Bernard Bar-Natan rozkręcił ten biznes, w Izraelu się bardzo dobrze kręcił i została ta spółka odkupiona, czy też sprzedał ją właścicielowi firmie amerykańskiej Persys z Teksasu. Ona z kolei zdobyła kontrakt na produkcję dla Armii Stanów Zjednoczonych. W ten sposób w Stanach Zjednoczonych zaczęły się te opatrunki pojawiać. Pierwsze użycia, jak patrzyłem, to była wojna dla Bośni i Hercegowiny, to była wojna na Bałkanach. W 1997-1998 roku jest podobno pierwsze odnotowane właśnie użycie już masowe tych bandaży izraelskich. Masowe użycie tego patronków miało też miejsce w czasie strzelanin w 2011 roku, a strzelanina gdzie? No oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Zamachu w Tuscon. Tam też te opatrunki masowo zebrały bardzo dobre relacje, jeżeli idzie o ich wykorzystywanie. I tak są produkowane i korzystane dzisiaj na masową skalę. Produkcja to około, produkcja albo sprzedaż, tutaj nie jestem pewien, około 2,5 do 3 miliona egzemplarzy rocznie. No to co, pora otworzyć, pokazać jak to wygląda i się opatrzyć. Więc otworzymy sobie coś takiego, jak widzicie, ten bandaż w stosunku do, ten opatrunek indywidualny, bo to nie jest bandaż, w stosunku do takiego zwykłego jest odpowiednio większy, ale to przez elementy, które zawiera, które właśnie noszą tą rewolucją. Co ważne, przez to, że jest bardziej skomplikowany produkcyjnie, on też jest odpowiednio droższy, ponieważ na taki opatrunek indywidualny za 8 zł kupimy, to kosztuje 29-39 zł. A trzeba kupić dwa, ponieważ jeden mamy przy sobie, a na jednym się uczymy, no bo żeby później nie było, proszę mi tu nie broszyć krwią, bo trochę mnie to rozprasza, ja muszę instrukcję przeczytać.
Ja już tutaj chciałem ten opatrunek ciąć, a moja asystentka obok świadomie powiedziała, że to jest opatrunek indywidualny, w związku z tym no, na polu walki raczej powinien mieć zrobione coś do otwierania. Miała rację. Znajdujemy tutaj nacięcie. Ła, 29 do 39 zł poszło. I co ciekawe, to jest opakowanie wstępne. Tutaj mamy ten produkt dalej zapakowany hermetycznie. Już widać, że on jest tutaj taki bardziej mięsisty, gruby. Dobra, to nie jest restauracja, to nie jest jedzenie. Nie będziemy opisywali walorów wizualnych. On cały czas zapakowany jest indywidualnie i z tego co słyszałem, to żołnierze często to pierwsze opakowanie wyrzucają, żeby było bardziej takie właśnie tutaj hermetyczne, nie napakowane powietrzem i dopiero później to sobie chowają. Zatem rozerwaliśmy pierwsze, rozrywamy drugie opakowanie. O, teraz już na bank hermetyczne to nie jest. I dochodzimy do mięcha, jak to wygląda. No jest grubsze niż zwykły, bandaż, opatrunek. Tutaj właśnie są to już elementy, ja może przygaszę światło, bo o. Tutaj mają właśnie te pierwsze elementy, których zwykłe opatrunki sprzed 12 lat i bieżące nie miały. I ciach. Mamy gruby, taki szarowo-zielony bandaż. Jeden wysokochłonny kompres, tampon, zamocowany na stałe. Więc jak do tej pory mogłoby się wydawać, że mamy trochę wersję wybiedzoną, bo ma tylko jeden kompres, ale reszta jest tak pomyślana, że zobaczycie właśnie o co w tym biega, co jest w tym fajnego, rewolucyjnego. Więc ja tutaj poproszę o zranione ramię asystentki. Troszkę wyżej, o. Troszkę wyżej i pod kątem. Chyba, o. Nakładamy na ranę. Wybaczcie, że nie potnę asystentki, żeby było bardziej realistycznie, ale wiecie o co biega. Nakładamy na ranę, tak żeby ta klamra znalazła się bezpośrednio na ranie. Podobno da się to założyć jedną ręką, ja to otworzyłem pierwszy raz robię, więc tego nie wiem. I zobaczcie, tutaj mamy właśnie haczyk, który jest jednocześnie dociskiem. Wchodzi ten bandaż pod haczyk z jednej strony. Pod haczyk z drugiej strony. Zmieniamy kierunek bandaża. Następuje tutaj docisk na tym plastiku. Trzymasz sztywno. I następnie owijamy dalej, wyżej. I za każdym owinięciem ten docisk na ranę tutaj, czujesz ból? Jest docisk, że coś tutaj jest moment dociskający. I owijamy sobie do końca. I na końcu znajduje się plastikowy element, który jest trochę wyżej. Służy do ustabilizowania gotowego opatrunku. Z jednej strony. Z drugiej strony. Rana jest opatrzona i jest dociśnięta. Proste, ja tego nigdy nie robiłem, tylko zobaczyłem raz na YouTubie jak się robi i faktycznie jest to bardzo intuicyjne i co najważniejsze, mamy docisk na ranę, wysokochłonny tampon i kupę na tym tego materiału właśnie bandaża. I tyle. Dobra, sama się związałaś, sama się rozwiążasz, co? Dziękuję. Więc tym sposobem chciałem zakończyć przedstawienie historii opatrunku indywidualnego i przedstawienie historii tego bandaża izraelskiego. Wydaje mi się, że rozwiązanie jest naprawdę fajne i konkretniejsze i łatwiejsze w użyciu, bardziej intuicyjne, szybkie niż bawienie się z naszymi opatrunkami indywidualnymi. Szczególnie jeżeli idzie o zastosowanie tej plastikowej klamry, która powoduje docisk do rany. Więc to, z zakresu historii rzeczy, które możemy znaleźć w apteczce, odcinek serii pierwszej zrobiony, opatrunek indywidualny, bandaż izraelski przedstawiony, więc dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam do następnego materiału. Cześć, trzymajcie się, czołem. Jeps.